temat, ale to pierwsze tego typu środki finansowe. Środki finansowe na skuteczny wymiar sprawiedliwości z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, działanie 2017, trwa aktualny nabór i data tego naboru to jest od 6 kwietnia do 28 kwietnia bieżącego roku. Instytucją pośredniczącą dla działania 2017 Skuteczny Wymiar Sprawiedliwości w ramach osi priorytetowej 2, czyli efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji, program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, czyli POWER, szkolenie z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji. Jest Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie składa się wnioski w Departamencie Strategii Funduszy Europejskich na Alejach Ujazdowskich 11. Wnioski należy składać w formie elektronicznej, który jest zamieszczony na stronie, jest obowiązujący w formie elektronicznej jest formularz. I za pośrednictwem tego systemu obsługi wniosków aplikacji Miksowa przesyła się te wnioski, składa się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Oczywiście trzeba mieć swój podpis elektroniczny. W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w POWER, tak, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Tutaj w tym działaniu wymagane jest posiadanie przez wnioskodawcę lub partnerów doświadczenia w organizacji szkoleń wskazanego w kryterium dostępu numer 1 w regulaminie tego programu. Na co można otrzymać dofinansowanie w tym programie? Konkurs ten ma na celu wyłonienie projektów zakładających opracowanie i wdrożenie programu szkoleń z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury w jednym z dwóch poniższych modułów. I tak, pierwszy moduł to jest zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej, problematyka wyłudzenie podatku VAT. Dostępna alokacja środków to jest 1 480 000 zł. I drugi moduł to są zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych, komputerowych, w tym współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organami monitorującymi internet. I tutaj alokacja środków na to działanie, na ten moduł. To jest 1 760 000 zł. Szkolenie ma objąć 800 osób, oczywiście z całego kraju. I konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy opracowania nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych, czyli sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych, którzy kierują lub w przyszłości mogą kierować strony spraw gospodarczych do mediacji. W ramach konkursu ma zostać opracowany program szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji. I w oparciu o opracowany program będą przeprowadzone pilotażowe szkolenia dla co najmniej 400 uczestników. Sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziego specjalizujących się w prawie cywilnym lub gospodarczym. Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, czyli poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenia ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następne typy projektów. Pierwsze, szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnej prokuratury w zakresie prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych
informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej i ogólnie prawa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. 84,28% to jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15,72% ze środków budżetu państwa, a maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 tysięcy złotych. W ramach konkursu nie przewidziano konieczności wniesienia beneficjenta wkładu własnego. Szkolenia te mają prezentować wiedzę, metody i narzędzia w zakresie oceny mediowalności oraz efektywnego przygotowania i przeprowadzenia działań ukierunkowanych na podjęcie przez stronę sporu mediacji. Proponowane rozwiązania szkoleń powinny uwzględniać zarówno doświadczenia polskie, jak i również dorobek innych wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady. Celem konkursu jest zachęcenie sędziów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie wzrost spraw kierowanych w ogóle do mediacji. Zasadnym jest więc, aby wsparcie szkoleniowe skierowane było do pracowników tych sądów, którzy rzadziej niż inne kierują sprawy gospodarcze do mediacji. Ten program ma charakter pilotażowy i w związku z tym oraz ze względu na przeznaczoną na konkurs kwotę alokacji zakłada się wybór do dofinansowania tylko jednego projektu. Projekt powinien się przyczynić oczywiście do realizacji celów POWER, w szczególności celu szczegółowego, czyli poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenia ich egzekwowania, priorytetu inwestycyjnego 11 i osi priorytetowej 2. Złożony wniosek będzie podlegał następującym etapom oceny. Pierwszy etap to jest ocena formalna, trwa ona do 21-30 dni. I drugi etap, ocena merytoryczna, trwa on do 60 dni z zastrzeżeniem postanowień podrozdziału 4.3.1, oczywiście regulaminu tego konkursu dostępnego na stronie tego programu. Organizator przewiduje rozstrzygnięcie konkursu w terminie około 2 miesięcy od zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, który się kończy oczywiście ten nabór 30 czerwca 2017 roku. I wskazana w tym miejscu planowana data rozstrzygnięcia konkursu będzie podstawą weryfikacji spełnienia przez projekt kryterium dostępu dotyczącego okresu realizacji projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia wniosku zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach tego programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Instrukcję zawarta łącznik numer 9 do regulaminu znajdującego się na stronie tego programu, ewentualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wypełniając wniosek należy zadbać o to, aby zawierał on informacje odnoszące się wprost do kryteriów oceny i można to sobie obejrzeć w paragrafie podrozdziale 4.2.3, oczywiście w regulaminie, który jest zamieszczony na stronie. I również tutaj jest kryteria dostępu oceniane, są na podstawie oceny formalnej i ona jest opisana również w regulaminie w paragrafie 4, 3, 2, 1. I tam są również określone kryteria dostępu. Po uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie i zweryfikowanie poprawności wprowadzonych danych należy przesłać je w systemie SOWA w wersji elektronicznej do organizatora konkursu. I w tym momencie, jeżeli wniosek Państwo macie, że na stronie pokaże się, że jest prawidłowo w tym momencie złożony, klikacie, zatwierdzacie, wniosek zostaje przesłany. Jest on weryfikowany
może już zostać odrzucony we wstępnej ocenie, jeżeli nie spełnia kryteriów, które są określone wcześniej w regulaminie. Dziękuję bardzo za udział w szkoleniu. Zapraszam na inne szkolenia. Miło mi było, do usłyszenia. Miłego dnia życzę.